Dziennik Korona Wiary, odcinek 41. Kochani, dziś upływa czternasty dzień od pamiątki zmartwychwstania Jezusa. Do wniebowstąpienia zostało 26 dni. Jezus spotyka się z uczniami, a jedno z tych spotkań zdradza szczegół. Ważny dla nas w tym czasie pandemii. Posłuchajmy. Gdy Piotr odwrócił się i zobaczył, że idzie za nim ukochany uczeń Jezusa, zapytał: Panie, a co z nim? Jezus odpowiedział: A gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. W czasie koronawirusa bardziej niż kiedykolwiek, internet jest naszym oknem na świat. Jest to okno, z którego można zobaczyć bardzo wiele dobrze przygotowanych programów, w sposób, na który nie byłoby cię stać. To nic. Nigdy nie pomyśl, szkoda, że nie jestem jak inni. Mogę tak niewiele. Stać mnie tylko na konsumpcję. Z racji naszych ruchomych głów zbyt często rozglądamy się wokół siebie i troszczymy się o innych. A on, a ona te pytania to nie tylko specjalność Piotra. Kto ma wielodzietną rodzinę słyszy je od swoich dzieci, od ich najmłodszych lat. Bóg ma dla ciebie twoją własną drogę. Umieścił cię w swoim planie nie bez powodu. Nie masz być jak inni. W Chrystusie masz przywilej stać się najlepszą wersją siebie. Nikt inny nie ma na to szans, bo każdy inny też jest sobą ze swoimi wyjątkowymi możliwościami, na które Ty z kolei nie masz szans. A jeśli martwisz się, że w sporcie nie ma konkurencji dla Ciebie, to wymyśl własną i w niej powalcz o koronę. Jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.